Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Krzysztof Łuksza. Dziś z nami jest pasjonat historii, publicysta historyczny Tomasz Gontarz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchających. Porozmawiamy dzisiaj o Józefie Piłsudskim, a właściwie o mitach, różnych dziwnych, czasem bardzo dziwnych, dziwacznych teoriach na jego temat, rozsiewanych często przez osoby, co jest też ciekawe, z prorosyjskimi poglądami. Do tego jeszcze dojdziemy. Porozmawiamy dziś o chociażby Bitwie Warszawskiej, o tych teoriach, jakoby Piłsudski tutaj nie miał żadnych zasług, czy wręcz jego działalność była szkodliwa dla Rzeczypospolitej. Tego rodzaju teorie też na temat jego pochodzenia, czy też nawet agenturalności się spotyka. Tymczasem bardzo często okazuje się, że tego rodzaju teorie właśnie antypiłsudczykowskie nie wytrzymują krytyki, takiego spojrzenia rzetelnego, historycznego na właśnie dzieje tak Piłsudskiego i dzieje Polski pod jego rządami. Tomaszu, może zacznijmy od Bitwy Warszawskiej. Tu mamy taki ciekawy obrazek, czyli i mówię wam, wtedy Rozwadowski. Do czego ten obrazek nawiązuje? I no, powiedzmy o tym micie, jakoby wyłącznie generał Rozwadowski był autorem sukcesu w 1920 roku. Chodzi oczywiście o pokonanie bolszewików pod Warszawą. Tymczasem Piłsudskiemu się te zasługi całkowicie odbiera. Wręcz nawet słyszymy, że on w pewnym momencie no, załamał się psychicznie i że gdyby nie Rozwadowski, to Piłsudski już doprowadziłby Polskę do klęski. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Badałeś ten temat? Są artykuły również w twoich mediach, przepraszam, społecznościowych. I otóż tak, no, zacznę tutaj od takiego bardzo popularnego mitu w mniej lub bardziej szurskich kręgach prawicowo-szurowskich, no szuroprawicy, że tak ujmę. No funkcjonuje właśnie taki mit, że to generał Tadeusz Jordan Rozwadowski był ewidentnym autorem planu Bitwy Warszawskiej. I na co ci apologeci generała Rozwadowskiego się powołują? Otóż powołują się na rozkaz, który nazywają takim mitycznym numerem 10 tysięcy. I otóż czym był ten rzekomy rozkaz 10 tysięcy? I otóż to był taki, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, odręczny bohomas generała Rozwadowskiego, który zawierał wariant rozkazu operacyjnego, który nosił numer 8358 łamane na 3. Był to rozkaz oczywiście Piłsudskiego. Ten wariant owego rozkazu, nie został on nawet włączony do komunikatów operacyjnych, no, a zatem uznanie go za plan Bitwy Warszawskiej jest, no, wręcz rzeczą... Czyli to była odręczna notatka. Jakie notatki się w takich sytuacjach po prostu sporządza? I to zostało przez, rozumiem, tych komentatorów, jak to nazwałeś, szur prawicowych, wyolbrzymione do rangi jakiegoś planu, tak, i udowodnienia tego, że Rozwadowski tutaj dysponował od A do Z planem Bitwy Warszawskiej, a nie Piłsudski, który był naczelnym wodzem. Tym bardziej jest to absurdalne, że przecież szef sztabu w ogóle nie zajmuje się wykonywaniem planów. On przekazuje je związkom taktycznym. No, stwierdzenie, że tutaj autorem planu był szef sztabu, no to tak jakby stwierdzić, posłużę się takim przykładem, że to nie prezes firmy zarządza tą firmą, ale zarządza firmą jego księgowy. No to rozumiem, tak. Czyli tutaj, jeśli chodzi o przebieg Bitwy Warszawskiej, to tak to wygląda. Ja nie... może tutaj podeślę też do właściwych źródeł. No właśnie. Mianowicie polecam list generała Rozwadowskiego do Józefa Piłsudskiego z 15 sierpnia 1920 roku oraz przede wszystkim Myśl manewru z Nadwieprza autorstwa generała Tadeusza Piskora. Generał Tadeusz Piskor został właśnie z polecenia Piłsudskiego, był takim człowiekiem z polecenia Piłsudskiego, który miał tutaj pilnować generała Rozwadowskiego, żeby należycie wykonywał jego wolę. Więc Myśl z manewru z Nadwieprza jak najbardziej polecam. No,
Oczywiście sam rozkaz operacyjny 8358 łamane na 3. Można to wszystko znaleźć bez problemu w internecie. I list generała Rozwadowskiego z 15 sierpnia, i owy rozkaz operacyjny. Czyli tu oczywiście nie chodzi o to, żeby marginalizować generała Rozwadowskiego, jego wkład, który był z pewnością również niezaprzeczalny do zwycięstwa, ale no, żeby pewne rzeczy tutaj poukładać i też nie spoglądać ahistorycznie na przebieg tej bitwy. No właśnie, jeśli chodzi o marginalizowanie, też są takie teorie, że Józef Piłsudski celowo marginalizował Rozwadowskiego po bitwie warszawskiej, jakby mając świadomość, że to nie jemu zawdzięcza Rzeczpospolita zwycięstwo, ale Rozwadowskiemu. Takie też teorie słyszałem. Co ty na to? No jeżeli marginalizacją jest nadanie generałowi Rozwadowskiemu orderu Virtuti Militari piątej klasy, mianowanie go inspektorem armii, awans do stopnia generała broni, no to takiej marginalizacji, że tak powiem, tylko pozazdrościć można. No strasznie go. Czyli fakty przeczą tym teoriom. Proste fakty, tak? Nie inaczej. Nic dodać, nic ująć. No tutaj na tych kwestiach skupiłem się. Skomentowałem je w sposób, powiedzmy, dość lakoniczny, no to nie wymaga też szerszego komentarza. Odsyłam po prostu do źródeł, które wspomniałem. Tak, czyli fakty, przede wszystkim fakty, źródła i rzetelna praca z źródłami, które są dostępne. No, ale też jest oskarżany Piłsudski wręcz o śmierć Rozwadowskiego. Po pierwsze, uwięzienie. I jak to było właśnie tutaj, przewrót majowy, tak? To już trochę idziemy w przód. Jak to było z uwięzieniem Rozwadowskiego, generała Rozwadowskiego? Kto za to odpowiadał? Dlaczego do tego doszło? I no i właśnie to jeszcze dojdziemy do tych teorii takich spiskowych. W jakim stopniu za to wszystko odpowiedzialny był Piłsudski? Otóż wiesz, jeżeli chodzi o kwestię uwięzienia Rozwadowskiego, to przyczynami jego uwięzienia zająłem się przy okazji natrafienia na komentarz pewnego korwinisty, właściwie nawet przedstawiciela Krajowej Rady Partii Korwin. I napisał on: po zamachu majowym aresztowany. Oczywiście tutaj o generale Rozwadowskim. Przetrzymywany w areszcie w fatalnych warunkach, bez dowodów winy, z polecenia Piłsudskiego, z powodów interesów wojska pierwszorzędnej wagi, wypuszczony z więzienia w 1927 roku, umiera później w wyniku wyniszczenia pobytem w więzieniu, choć popularna jest hipoteza o jego podtruwaniu. No otóż pytanie, czy rzeczywiście z generała Rozwadowskiego było takie niewyjątko? Otóż podczas przewrotu majowego wydał rozkaz, nazwijmy to delikatnie kontrowersyjny. Otóż całość rozkazu: wyzyskując wczesne ranne godziny, natrzeć bezwzględnie na byłych buntowników, którzy obsadzili pałac Mostowskich, główną komendę miasta, i starać się dostać w swe ręce przywódców ruchu, nie oszczędzając ich życia, wykonując natarcie 71. i 30. Pułku Piechoty, wsparty wybranymi oddziałami artylerzystów, których reszty użyć dla obsadzenia i utrzymania cytadeli. Chociaż cały szereg pełnych pułków jest zadyrygowanych do stolicy, jednak pośpiech akcji dlatego jest konieczny, że buntownicy ściągają posiłki z Wilna. A chociaż w ich drodze będziemy opóźniać, to jednak należy likwidować cały incydent przed ich wejściem. Liczę na energię i dzielność obu pułkowników i ich oddziałów. Tutaj Tak, no i właśnie właśnie. zwrócę na bardzo kontrowersyjny fragment. Dostać w swe ręce przywódców ruchu, nie oszczędzając ich życia. Czyli chodziło po prostu o zamordowanie, tak? Zlikwidowanie przywódców puczu na miejscu. Bez osądzenia, nie jest tutaj w żaden sposób napisane, że w razie stawiania czynnego oporu użyć siły, To która prawda. oczywiście wiąże się z ryzykiem utraty życia. Nie, dostać w swe ręce przywódców ruchu, nie oszczędzając ich życia. Tak, tutaj można dyskutować na temat przewrotu majowego i zasadności, to jest inna sprawa, ale jednak tego rodzaju rozkaz, no, chyba nie godzi się, żeby żołnierz, generał wydawał tego rodzaju rozkazy, które się nam kojarzą, no, raczej z systemami, powiedzmy, totalitarnymi, tak, z takim traktowaniem. No, jak to interpretujesz właśnie? Nie wiemy, co się działo Rozwadowskiemu wtedy w głowie. Można założyć tutaj dwie rzeczy.
albo całkowicie świadomie wydał rozkaz po prostu, żeby w trakcie przewrotu majowego zlikwidować jego przywódców bez sądu, nie starając się ich nawet pojmać, albo po prostu był to rozkaz pisany pod wpływem silnych emocji, więc był zdecydowanie nieprecyzyjny i nieprzemyślany. I to rozumiem, że między innymi za ten rozkaz, tak, później przebywał w więzieniu, jak to było? Otóż to. Natomiast to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o przewrót majowy. Ponieważ generał Rozwadowski wydał generałowi Zagórskiemu rozkaz lotniczego bombardowania Warszawy podczas trwania przewrotu. No nie trudno się domyślić, że biorąc pod uwagę no, obecny, ówczesny stan technologii lotniczej i sposób prowadzenia bombardowania, no wiązałoby to się z ogromnymi stratami wśród cywili oraz no, niepotrzebnym zniszczeniem budynków, infrastruktury. No, na szczęście wielu pilotów odmówiło wykonywania tego rozkazu, wielu też zrzuciło bomby do Wisły. Niewielu tak naprawdę zrzucało bomby w kierunku puczystów. Oczywiście bombardowanie to było nieprecyzyjne, no i wiązało się na szczęście no, ze zminimalizowanymi ze względu na niesubordynację lotników, no, stratami wśród cywili. No też warto dodać, że lud Warszawy podczas przewrotu majowego był zdecydowanie propiłsudczykowski i demonstrował to na ulicach, a więc no, za śmierć cywilów podczas przewrotu ewidentnie przede wszystkim odpowiada tutaj strona rządowa. Ja tutaj wiesz, też napisałem w artykule do portalu Jagiellonia, że to paradoksalnie zwycięstwo marszałka Józefa Piłsudskiego w przewrocie przyczyniło się do tego, że no, Rozwadowski nie przeszedł do historii jako po prostu zbrodniarz. To jest. No, miał sporo szczęścia, tak koniec końców to podsumowałem, że no, nie stanął przed plutonem egzekucyjnym i nie został zdegradowany. Myślę, że też będzie okazja, żeby o samym przewrocie majowym porozmawiać, ale tutaj skupiamy się na Rozwadowskim i powiedziałeś o jego śmierci i wcześniej przeczytałeś ten fragment. No i są takie teorie, jakoby był podtruwany, czy został wręcz otruty przez Piłsudskiego, przez jego ludzi, jako niewygodny człowiek i tak jak do tego się odnosisz, czy też coś na ten temat publikowałeś? Owszem, napisałem na ten temat artykuł, albowiem istnieją w tym temacie. Teraz już przechodzimy do takiej już naprawdę grubej szury antypiłsudczykowskiej. Antypiłsudczykowskie szury w tych środowiskach, prawda, szurowskich, antypiłsudczykowskich, funkcjonują dwie takie pseudohipotezy dotyczące rzekomego otrucia generała Rozwadowskiego na zlecenie Piłsudskiego bądź kogoś, prawda, z jego otoczenia. Pierwsza z nich, ta bardziej umiarkowana, głosi, że został otruty arszenikiem w farbie, albowiem go przymuszono do pomalowania celi i ta farba zawierała arszenik. No a druga, już taka totalnie odklejona, głosi, że został otruty kanapkami z końskim włosiem. Kasztanka by się uśmiała. No tak, rozumiem, że nie ma żadnych dowodów na te tezy. No, generalnie rzecz biorąc, nie ma na to nawet poszlak. Tak, stan zdrowia generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego w dniach bliżej, dalej poprzedzających zgon, nie przejawiał głównych oznak właśnie otrucia arszenikiem. Tutaj mowa o biegunce, bólach głowy, krwiomoczu, nadmierna potliwość, skurcze mięśni, metaliczny posmak w ustach, oddech o takim charakterystycznym cząstkowym zapachu, czy na przykład gwałtowne też odwodnienie organizmu. Też charakterystyczne jest dla zatrucia arszenikiem, że on daje takie specyficzne omamy neurologiczne, tak jakby wiercenie w kościach. Jakby to powiedzieć, wiercenie w kościach, tak jakby, prawda, kości od wewnątrz się rozpadały. To oczywiście Nic są. takiego nie stwierdzono przed zgonem u Rozwadowskiego. Tak, no generał cierpiał oczywiście na bóle brzucha, to nie było nic nadzwyczajnego ze względu na jego wiek, ale no. To są absolutnie niewystarczające poszlaki, żeby tutaj przypuszczać otrucie arszenikiem. Oczywiście. No to jest ciekawe, że tego rodzaju teorie są kolportowane, ale tu powiedziałeś, że no zbliżamy się do coraz bardziej absurdalnych różnych Jeszcze stwierdzeń. odnośnie właśnie tej hipotezy otrucia arszenikiem. Arszenik właśnie według tej szurowskiej hipotezy miał się znajdować w farbie, którą generał Rozwadowski malował cele, no i arszenik musiał tutaj się przedostać przez skórę, przez pory na skórze. Natomiast jeżeli arszenik miałby się przedostać przez pory na skórze, to raz, pojawiłaby się wysypka ewidentnie.
Wysypka żadna nie miała miejsca, nic takiego nie stwierdzono. I o wiele właściwszą metodą trucia arsenikiem jest podanie go po prostu drogą pokarmową. Śmiertelne zatrucie wywołuje od 70 do 200 mg arseniku, a taka ilość jest no, praktycznie niemożliwa, żeby dostarczyć ją przez skórę. No, musiałby chyba setki razy w dzień cele malować, żeby w ten sposób śmiertelnie zatruć się To arsenik. jakaś pseudonaukowa, tak absurdalna teoria, nie do zweryfikowania, to znaczy no, zweryfikowana negatywnie, tak, nie do potwierdzenia. I skąd to się bierze? Dlaczego tego rodzaju teorie były kolportowane? Bo o marszałku Piłsudskim, który no, nie był święty, któż jest święty, ale no, uważam, że trzeba docenić jego miejsce w historii, to oczywiście to jest postać kontrowersyjna i dyskusyjna, jak najbardziej, ale no, robienie z niego jakieś totalnie no, jakiegoś wroga Polski, tak, jakiś absolutnie naczelny, czarny charakter II RP jest jednak nieporozumieniem ahistorycznym. Wiesz, nie jestem w stanie stwierdzić, co po prostu siedzi w głowie tym antypiłsudczykowskim szurom. Natomiast pierwotny autor tej hipotezy, no po prostu musiałby nie mieć pojęcia, jak działa arszenik. W jaki sposób się, no, jak ta trucizna działa, w jaki sposób ją właściwie podać, żeby była skuteczna. No też w historii nie odnotowano ani jednego przypadku, żeby arszeniku jako trucizny użyto, dodając go do farby. Czyli to jest jakaś bzdura, tak? No, ale powiedzmy o innych teoriach, czyli na przykład o pochodzeniu Piłsudskiego, bo ja słyszałem, że to był mason, ale też właśnie, że to był Żyd, tak? Czyli to już no, takie różne teorie spiskowe się pojawiają. Jak to było Nie w przedzajmy rzeczywistości? może tematu. Mamy jeszcze tą drugą hipotezę o truciu Rozbadowskiego. Aha, ale to nie wiedziałem, czy myślałem, że to już jest tak absurdalne, że nie będziemy się rozwodzić. A tymczasem tutaj tak też jeszcze jest coś do skomentowania. Tak, no mimo kretyństwa tej hipotezy, no i tak opisałem to w artykule. A mianowicie, no generał miał zostać podszczęstowany tymi kanapkami z końskim włosiem podczas podróży z Wilna do Warszawy. No, po pierwsze, dość zabawnym jest, że kanapkę z końskim włosiem i nie zorientował się, czym go poczęstowali. No i ten rzekomy poczęstunek miał doprowadzić do owrzodzenia jelit. No i tu po pierwsze, trudno sobie wyobrazić, że generał zjadł właśnie to świadomie, tak jak mówiłem. Natomiast zapalenie jelit powodują zwykle bakterie, rotawirusy, drożdżaki i inne toksyny, takie jak na przykład pestycydy, a wrzodziejące zapalenie jelita grubego powoduje wiele czynników poprzez lata i predyspozycje też genetyczne, a nie pojedynczy posiłek. Bezoar z włosia może prędzej doprowadzić do zapalenia się błony śluzowej, żołądka, bóle brzucha i wymioty, które są powodowane przez setki innych rzeczy, nie są też tutaj znów jakąkolwiek logiczną poszlaką, by snuć domysły o zamierzonym otruciu generała Rozwadowskiego. A i tutaj oczywiście dodam jeszcze, że jakichkolwiek źródeł, czy nawet poszlak, że taki poczęstunek miał miejsce, oczywiście nie ma. Czy to jest kompletnie wyssane z palca, ale podawane tak, bo ja wiem, jak te środowiska działają, że mówią, że są, tak jak przeczytałeś, że są oskarżenia. No i nikt nie stwierdza, że bezpośrednio tak mamy dowody, ale samo rzucanie takich oskarżeń kompletnie niepopartych jakimikolwiek faktami sprawia, że no, taka czarna legenda tutaj się wokół Piłsudskiego jednak cały czas pojawia, tak? Rozszerza się to. Tutaj opisując tą kwestię właśnie tych pseudohipotez trucicielskich, no właśnie opierałem się na moim artykule, który został opublikowany na portalu jagiellonia.org. Co tam mówiłeś? No tak, no to chyba. Jeszcze, to może wiesz, ja jeszcze dodam odnośnie tego otrucia generała Zwodzkiego. Jeżeli chcemy na poważnie rozmawiać o tym, że mógł zostać otruty, to najpierw trzeba postawić jakąkolwiek racjonalną hipotezę, która opierałaby się chociaż na jakichkolwiek poszlakach potwierdzonych w źródłach. Taka hipoteza jak dotąd nie powstała, więc nie ma o czym mówić na razie. Jak ktoś postawi jakąś racjonalną hipotezę, która jest oparta na materiale źródłowym, chociażby poszlakowym, to wtedy możemy na ten temat rozmawiać. Jak dotąd nie spotkałem się z taką hipotezą. No a jak wcześniej tak tutaj udowodniłem, no te hipotezy, które krążą w tym neoendeckim, szurowskim środowisku antypiłsudczykowskim, no po prostu za przeproszeniem o kant dupy potłuc są.
A co z tym pochodzeniem właśnie, bo też często podłoże mają takie antysemickie różne stwierdzenia, że Piłsudski trzymał z Żydami przeciwko Polsce i sam był Żydem. Sam był Żydem, Weselmanem, no to jest absolutna bzdura. Jego ojcem był Józef Wincenty Piłsudski. Herbu Piłsudski była to, już nie pamiętam, odmiana herbu Kościesza, o ile dobrze pamiętam. I był on komisarzem rządu powstańczego na powiat kowieński. Natomiast od strony mamy, jego mamą była Maria z Bilewiczów, herbu Mogiła. Czyli i ze strony ojca, i ze strony matki posiadał pochodzenie szlacheckie. Czyli to są kompletne bzdury. Również słyszymy o tym, że Piłsudski brał udział w jakimś spisku. No, tak różne są te teorie, bo naprawdę niektórych ponosi wyobraźnia, ale tu mowa o kwestii katolicyzmu. No, wiemy, że zmienił wyznanie Piłsudski ze względów, tak to nazwijmy, osobistych, ale też słyszałem takie teorie, że to był jakiś, że ogólnie jego działanie to było antykatolicki spisek i tak dalej. Jak to było z tym katolicyzmem Piłsudskiego i z stosunkiem do Kościoła? Zgadza się. No, Piłsudski przeszedł na luteranizm w 1899 roku, żeby móc wziąć ślub, natomiast powrócił do wiary katolickiej w 1916 roku, będąc chorym na grypę. No, wtedy wiadomo, oszalała Hiszpanka. I akt konwersji przyjął kapelan 1. Brygady Legionów Polskich, ksiądz Henryk Ciepichał. Wyrzeczenie się protestantyzmu przez naszego komendanta Józefa Piłsudskiego i złożenie wyznania wiary rzymskokatolickiego. I działo się to w Karasinie na Wołyniu, powiat kowieński, dnia 27 lutego 1916 roku. I był wtedy chory, podczas choroby na influenzę. Nasz komendant Józef Piłsudski złożył wyznanie wiary rzymskokatolickiej we własnym mieszkaniu na kwaterze, leżąc w łóżku przede mną, niżej podpisanym kapelan 1. Brygady Legionów Polskich w obecności dwóch świadków, szefa sztabu 1. Brygady Legionów Polskich, pułkownika Kazimierza Sosnowskiego i porucznika Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Obaj świadkowie stwierdzili akt własnoręcznymi podpisami. Komendant Józef Piłsudski urodził się w Żułowie, powiat Święciany, Litwa, dnia 23.11. starego stylu ojca Józefa i matki Marii Bilewiczów. No tak, Henryk czyli Ciepichał, jest kapelan. tutaj dokument, tak, który jest opatrzony podpisem kapelana. I o tym, co jest ciekawe, że o tym nie mówią te środowiska, często takie turbokatolickie, które odmawiają katolicyzmu Piłsudskiemu. Właśnie mówią o tym, że on zmienił wiarę, ale że z powrotem tu była ta konwersja na katolicyzm, to no nie słychać. To ten temat jakoś dziwnie często jest pomijany. Proszę wybaczyć, że no może tutaj trochę niewyraźnie to czytałem, w razie czego oczywiście wrzucę w komentarzu. Okej, okay, więc tutaj jeszcze jeden temat. I tak, jeszcze znany jest Piłsudski z tego, że ogromną czcią darzył przecież Najświętszą Marię Pannę. I święty Maksymilian Kolbe napisał o tym w czasopiśmie Rycerz Niepokalani artykuł pod tytułem Jak marszałek Piłsudski kochał niepokalaną. Pozwolę sobie kilka cytatów tutaj zamieścić świętego Maksymiliana Kolbe. A ją, czyli Maryję, ukochał w postaci ostrobramskiej Marii Panny. To o czci i wierze Józefa Piłsudskiego w Najświętszą Marię Pannę. Matka Boża dała mu złamać hordy bolszewickie w dzień swego niebowzięcia. Oczywiście o zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej. I pani Ostrobramska rzeczywiście tam króluje, tak pisał o mieszkaniu Józefa Piłsudskiego. No, też warto dodać, że Piłsudski przyjaźnił się z wieloma duchownymi, w szczególności z Władysławem Korniłowiczem. Właśnie on udzielił mu absolucji w jego ostatnich chwilach. I tutaj tekst z jego wspomnień. Zapowiedziałam, że udzielę mu rozgrzeszenia, a marszałek uniósł dłoń i spojrzał na wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej, wiszący nad łóżkiem, po czym uczynił znak Krzyża Świętego. Choremu udzielam absolucji sakramentalnej. Nażyłem oleje święte i udzielam odpustu w godzinę śmierci. No, czyli tu sytuacja jest jasna, podparta źródłami, podparta cytatami. Dziękuję Ci, Tomaszu, że też te mity po prostu, że tym się zajmujesz, bo to jest, myślę, bardzo ważne. I przeszedłbym już do następnego tematu, czyli czy zabójstwo Narutowicza to był spisek Piłsudczyków? Takie teorie, no raczej nie traktowane poważnie przez poważnych historyków, ale gdzieś w internecie się można napotkać. Przypomnijmy, że prezydent Gabriel Narutowicz,
został zamordowany przez Eligiusza Niewiadomskiego, który wcześniej chciał Piłsudskiego właśnie zabić, no ale tu też, jako że Narutowicz został wybrany głosami mniejszości narodowych, również mniejszości żydowskiej, no rozpętała się ogromna nagonka endecka, tak, na Narutowicza. I w tej atmosferze dokonano zabójstwa, więc ta nagonka, można powiedzieć, bezpośrednio doprowadziła do śmierci prezydenta. No ale jak to przedstawiane jest przez te teorie, bo rozumiem, że tutaj pewna alternatywna rzeczywistość wchodzi w grę. To może ja zacznę od właśnie tej nagonki, jaką endecja rozpętała na prezydenta Gabriela Narutowicza z relacji Aleksandry Piłsudskiej, drugiej żony marszałka Piłsudskiego. Wybór Narutowicza na prezydenta został przyjęty z zaciekłą wrogością przez narodową demokrację. Dlatego jedynie, że był bliskim Piłsudskiemu. Zagrano na najniższych uczuciach szerokich mas. Prasa prawicowa rozpętała kampanię nienawiści przeciw niemu, nazywając go Żydem. Było to świadome kłamstwo. Powóz Narutowicza, gdy jechał do Sejmu na złożenie przysięgi, młodzież narodowej demokracji obrzuciła błotem. Roznamiętniony agitacją tłum uliczny wył, wrzeszczał i wygrażał na widok nowego prezydenta. Byłam wtedy na mieście. W cisku nie mogłem się prawie ruszyć. Z jednej strony parła na mnie stara, przygłucha chłopka, która bez przerwy pytała, o co chodzi. Z drugiej, gruba, wielka służąca, ta ostatnia z czerwoną twarzą, podrygiwała całym ciałem, wymachując pięściami i krzycząc, precz z Narutowiczem, precz z Żydem. Gdy jej zabrakło oddechu, powiedziałam, że znam dobrze rodzinę Narutowiczów. Nikt u nich nie pochodzi z Żydów, ale to był groch o ścianę. Za chwilę znów zaczęła wrzeszczeć. Żydzi nie będą nami rządzili. Skończyło się na tym, iż wszyscy dookoła mnie krzyczeli i przeklinali w podobny sposób. Nie miałem wątpliwości. Wśród tłumu znajdowali się agitatorzy. Straszne, straszne, ale dziękuję bardzo, Tomaszu, że tutaj te relacje przytoczyłeś. Pierwszy raz to słyszę. I no, można sobie wyobrazić, jaka atmosfera, jaka nagonka, nienawiść, też taki ślepy antysemityzm tego tłumu, podsycany przez pewnie agitatorów, jak tutaj zacytowałeś. Także atmosfera ta musiała być straszna, nienawiść, tak, i to wszystko doprowadziło do zabójstwa Narutowicza, ale to jest bardzo perfidne, bo rozumiem, że sympatyzujące z endecją środowiska i wtedy pewnie i teraz kolportują teorię, że zabójstwo Narutowicza miało być spiskiem Piłsudczyków. No, w kontekście tego, że to właśnie endecja tę nagonkę na Narutowicza tutaj tak prowadziła, podsycała, no to jest to wyjątkowo przewrotna teoria spiskowa. No otóż jest to bardzo irracjonalna teoria spiskowa, ze względu na to, że no, po prostu musiałbym tutaj, przytoczę tutaj po prostu zeznania samego Eligiusza Niewiadomskiego, tego zabójcy. Sama teoria spiskowa, jakoby zabójstwo Gabriela Narutowicza, prezydenta, miało być spiskiem Piłsudczyków, no została, że tak powiem, wypromowana przez jednego z najbardziej fanatycznych antypiłsudczyków i takiego, który głosi jedne z najbardziej właśnie absurdalnych rzeczy na temat Piłsudskiego, Bruno Naróżyckiego. Otóż przejdę już do samych zeznań Eligiusza na Niewiadomskiego. No tak, opieramy się na źródłach, opieramy się tutaj na faktach. Na śledztwie wstępem przemilczałem pewną okoliczność, którą obowiązany jestem tutaj podać. Strzały, od których pada prezydent Narutowicz, pierwotnie nie dla niego były przeznaczone. Miał od nich zginąć Józef Piłsudski, naczelnik państwa. Dopiero ostatnie przesunięcie na szachownicy sejmowej wysunęły siłą jakiegoś fatalizmu osobę prezydenta Narutowicza. Sposobność nadeszła. W środę 6 grudnia w gmachu Baryczków miała być otwarta wystawa Warszawy za Stanisława Augusta. Według wszelkiego prawdopodobieństwa powinien ją był otwierać pan naczelnik państwa. W rozmowie z panem Pyszewskim, sekretarzem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, poruszyłem tę sprawę i upewniłem się, że naczelnik istotnie będzie. Prosiłem go o przysłanie mi zaproszenia na otwarcie. Zaproszenie otrzymałem. Wszystko było gotowe. Przeżyłem, przemyślałem wszystko. Wypróbowałem po raz setny rękę i rewolwer. No tutaj ciekawe, akurat strzelał nie z rewolweru, tylko z pistoletu Browning. Więc no widać tutaj Eligiusz Niewiadomski no, nie miał za dużego pojęcia na temat broni. Ostatni raz w poniedziałek wieczór.
że Piłsudski zginie, byłem tego tak pewny, jak tego, że tu stoję. We wtorek, 5 grudnia, wyszedłem z rana na ulicę. Wziąłem gazetę, spojrzałem na pierwszą stronę, a moje postanowienie upadło od razu. Zarazem wiadomość o kategorycznej rezygnacji Piłsudskiego z kandydatury na stanowisko prezydenta. Doznałem dwóch uczuć jednoczesnych, dziwnych. Jedno to było uczucie ulgi, że los uwalnia mnie od konieczności pozbawienia życia człowieka osobiście dobrego i szlachetnego, i niepozbawionego rysów bohaterskich. Drugie uczucie było uczucie męki i goryczy, że oto ten człowiek, twórca judeopolski, sprawca w moich oczach najgłówniejszych wszystkich nieszczęść ostatnich lat czterech, pozostanie w dalszym ciągu i będzie dalej grał wybitą rolę w życiu Polski. No to widać, że mamy do czynienia też z antysemitą fanatycznym, który tu uważał tak, że jest jakaś judeopolska, że Piłsudski jest jakimś tutaj reprezentantem interesów żydowskich. No pewnie wiele osób na endecji, popierających endecję, miało w jakiejś mierze podobne poglądy. Nie inaczej, no też z jednej strony no, środowiska antypiłsudczykowskie no, tutaj wychwalają Naruto, wychwalają Eligiusza Niewiadomskiego, no, że to był bohater, który uratował Polskę przed masońskimi rządami. No, robić bohatera z człowieka, który bezbronnemu drugiemu człowiekowi strzeli w plecy z Browninga, no, to jest rzecz odrażająca. Tak jest, zgadzam się, Tomasz, tutaj z tobą absolutnie. Z drugiej strony, no tutaj właśnie mówią. Druga strona mówi, że przecież Niewiadomski to wcale nie był żaden Endek, że tak naprawdę on to był taki. Spotkałem się na przykład właśnie z takim programem już dawno temu, jak Bruno Nurzycki z Janem Bodekowskim mówili właśnie o zabójstwie Narutowicza i robili z Niewiadomskiego takiego zagubionego, romantycznego bohatera, coś w stylu Kordiana z Juliusza Słoweckiego. No, odrażająca sprawa. Akurat tego programu nie pobrałem. Natomiast pamiętam, że w podobnym czasie media narodowe umieściły wpis, który przeczytam. 99 lat temu, 16 grudnia 1922 roku, wybitny polski malarz i historyk sztuki, wielki polski patriota, wykładowca akademicki Eligiusz Niewiadomski złożył na ołtarzu ojczyzny swe życie, zabijając masona Gabriela Narutowicza, wybranego na prezydenta głosami Żydów i socjalistów. To tak, media narodowe takie rzeczy zamieszczają? Taki wpis zamieściły. Kto był jego autorem? Nie wiem. Tutaj oczywiście no, w gronie podejrzani są dwaj. Albo Jan Bodakowski, albo Bruno Nurzycki. Który z nich to był? Nie wiem, choć się domyślam. Ten program został wyemitowany no, na długo później, jak Bruno Nurzycki razem z Grzegorzem Wysokiem nagrali no, materiał, w którym właśnie snują tą kretyńską teorię spiskową dotyczącą właśnie spisku Piłsudczyków, który stał za właśnie zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza. No, pełna logika. Przez cały czas Eligiusz Niewiadomski chciał zamordować najpierw Józefa Piłsudskiego, w ostatniej chwili mu się odwidziało. No, pełna logika. No są to po prostu bzdury, ale ciekaw jestem, dlaczego oni dążą do tego, żeby ludzie myśleli właśnie w taki sposób, bo to jest bardzo negatywne. Uważam, że powinniśmy też powinniśmy być w stanie krytycznie spojrzeć na wiele rzeczy, które były również w II RP. Ogólnie chodzi o historię Polski, ale tutaj mówimy o II RP. No i ta endecka nagonka na Narutowicza była hańbą, to była hańba. I skończyła się, jak najgorzej mogło się to skończyć. Więc ja rozumiem w jakiejś mierze, że oni odsuwają od siebie odpowiedzialność za to, no ale jednak jeżeli mówimy o historii, jeżeli ktoś chce o historii opowiadać, to powinien być uczciwy. Tymczasem no kolportowanie jakichś bzdur, że to był spisek piłsudczykowski, to do uczciwych nie należy. No, tym bardziej, że po prostu no, podstawowe Ciekawość. źródło, czyli zeznania samego mordercy temu całkowicie przeczą. Co, Piłsudczycy najpierw spiskowali, żeby Piłsudskiego zamordować, dopiero potem nastawili się, że a no, to teraz może, skoro Narutowicz ma być prezydentem, to załatwimy Narutowicza. No, pełna logika, daj spokój. No. Niedługo może się dowiem o tych środowisk piłsudczykowskich, że wynalezienie pizzy hawajskiej to też był spisek piłsudczyków. No nie zdziwiłbym się tutaj, tak mówiąc, oczywiście Jeszcze żartobliwie. inna przecież, jeszcze właśnie przypomniała mi się teraz inna teoria spiskowa Bruno Naróżyckiego, którą tutaj zapodał w nagraniu z Radosławem Patlewiczem, to pół roku temu to chyba było. No, samo nagranie ma tytuł mniej więcej Jak Piłsudski przyczynił się do rzezi wołyńskiej. Ogólnie całość jest absurdalna tego nagrania, tych ich dywagacji, natomiast
najbardziej też absurdalna hipoteza z ust Bruna Różyckiego padła, że no, zabójstwo ministra Bronisława Pierackiego mogło być spiskiem piłsudczyków. No, Bo Leon Kozłowski, prawda, musiał mieć pretekst do założenia miejsca odosobienia w Berezie Tartuskiej. ale to tak w ten sposób interpretować historię można, no, robić z ofiary kata, tak, i po prostu odwracać kota ogonem, to można o wszystkim wszystko powiedzieć, że wszystko było jakimś tam spiskiem. No to no, nie można tego chyba traktować poważnie, prawda? Decyzja o zamachu na ministra Pierackiego no, została podjęta przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów w Berlinie. No, rzeczywiście, już widzę, jak tam do ukraińskich nacjonalistów piłsudczycy wysłali jakiegoś swojego agenta, żeby tutaj ich namówił na zabicie ministra Pierackiego. Swojego ministra, tak, swojego No tak. człowieka. Wiesz, to jest taki sam poziom absurdu, jakby powiedzieć, nie wiem, że to właśnie Jarosław Kaczyński do domu Zbigniewa Ziobry wysłał ABW, żeby zrobić z niego męczennika i żeby mu sondaże poszły w górę. No tak, To jest no ten tak, sam no to poziom absurdu. jest ten sam poziom absurdu. Ale powiedz Tomaszu, dlaczego tak w ogóle jest według ciebie, że Piłsudski jest elementem, jest celem takiej nagonki? Dlaczego to jest też ciekawe, że osoby o prorosyjskich poglądach Piłsudskiego nienawidzą, gdyż jak się domyślam, bierze się to z tego, że Piłsudski prowadził taką, a nie inną politykę wobec Rosji. No, wiedział, czym jest Rosja, wiedział, jakie to jest zagrożenie, przecież spędził tam dużą część swojego życia, wiadomo w jakich warunkach, i no, wiedział po prostu, czym Rosja. Jakim zagrożeniem dla Polski żywotnym jest. Być może dlatego jest ta nagonka. Co ty o tym sądzisz? Jak ty, no na pewno się zastanawiałeś, skąd się to bierze? Dlaczego różni ludzie oczerniają Piłsudskiego? Otóż no, historia i teraźniejszość pokazuje, że jeżeli chodzi o politykę międzynarodową w naszym położeniu, no to sprawa jest mocno zero-jedynkowa. Albo zostanie zbudowane Międzymorze, albo będziemy mieli ruski mir. Dzisiaj oczywiście no, tak z bardzo zero-jedynkowe to nie jest, ponieważ mamy NATO. Ale w okresie międzywojennym, kiedy Sojusz Północnoatlantycki nie istniał, no, sprawa była bardzo zero-jedynkowa. Więc no, największym wrogiem ruskiego miru jest tutaj jednym z największych wrogów ideologicznych takich idei, która jest wroga ruskiemu mirowi, temu co mówił Dugin, że na kontynencie euroazjatyckim dla Polski nie ma miejsca, jest właśnie koncepcja federacyjna. A żeby zdeprecjonować koncepcję federacyjną, trzeba i zdeprecjonować Piłsudskiego. To jest ciekawe, co mówisz, a czy na takim poziomie też, jakby to powiedzieć, psychologicznym, no właśnie, że Piłsudski był antyrosyjski, no to naturalne jest, że ludzie, którzy są prorosyjscy, nie będą go lubić, a będą Dmowskiego, który był zdecydowanie bardziej prorosyjski, według mnie był po prostu prorosyjskim politykiem. O tym będziemy rozmawiać też w innych naszych nagraniach. Tutaj Państwa też zapraszamy, już zapowiadając, taki cykl będzie na te tematy. No ale właśnie, czy też to Twoim zdaniem ma jakieś znaczenie? No oczywiście, ewidentnie przeciwstawna wobec koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego była ta koncepcja unitarna, można powiedzieć, właśnie Romana Dmowskiego. Tylko że ta koncepcja unitarna, inkorporacyjna, może lepsze słowo, no, doprowadziła do tego, do fatalnego rozstrzygnięcia traktatu w Rydze, negocjacji w Rydze, gdzie mnóstwo ziemi oddaliśmy bolszewikom, mnóstwo Polaków na wschodzie zostawiliśmy na pastwę właśnie bolszewików. No, jakby nie patrzeć, Stanisław Grabski, będąc endekiem, będąc człowiekiem zarażonym właśnie tą koncepcją inkorporacyjną Dmowskiego, no, negocjował z bolszewikami tak, jakbyśmy de facto tą wojnę przegrali. Tak, to jest bardzo ważne, że dziękuję, że o tym wspominasz, bo o tym się zapomina, że Też kiedy jest ND, ważne, ND, też ważne mówić o tym, bo istnieje też taki mit, że to właśnie Piłsudski Petlurę zdradził. Mógłbyś to rozwinąć? Może już bliżej, jak będziemy rozmawiać właśnie o koncepcji Romana Dmowskiego, No tutaj dobrze. mówimy wszystko o Dobrze, tym tak. bardziej dokładnie.
Tymczasem ja mogę na przykład polecić na kanale Kurier Historyczny. Jest świetny materiał dotyczący traktatu w Rydze. O, proszę bardzo, bardzo Właściwie dziękuję, rzecz że. biorąc, ja tego nawet bym nie umiał lepiej omówić. To dziękuję Ci za to polecenie. No i będziemy kończyć naszą rozmowę takim wnioskiem. Jeszcze Zaraz, wiesz co, i tak może ja. już oddam Ci głos za chwilę, Tomku, ale jeszcze tak powiem o swoich wnioskach. No, że Szuria jest cały czas, czyli powiedzmy obsesyjne oderwanie od rzeczywistości, cały czas jest obecne, ale no, ciężko nie zobaczyć w tym często jakiegoś działania celowego. No ja rozumiem, że niektórzy szukają poklasku, niektórzy z takiej przekory, przewrotności chcą przedstawić jakieś inne, niewygodne teorie, w cudzysłowie, jakąś alternatywną wersję historii, ale to jest szkodliwe, to trzeba zwalczać, bo nas interesuje prawda. Piłsudski, no wiadomo, tutaj to jest postać, o której można dyskutować dużo. I jest sporo kontrowersji, ale nie można robić z niego jakiegoś naczelnego czarnego charakteru Rzeczpospolitej. To jest po prostu ahistoryzm. No i też pewnie naszym wschodnim, że tak to powiem, sąsiadom zależałoby na tym, żebyśmy my na tę postać patrzyli z różnych względów właśnie negatywnie. Co też nie jest tutaj pewnie wszystko przypadkowe, no ale to też jest moja teoria. W każdym razie trzeba to zwalczać, mówić prawdę. Dziękuję Ci za Twoją aktywność na tej płaszczyźnie właśnie. Wiesz, ja jeszcze może tutaj zajmę się tą kwestią. Skąd bierze się taka moda na antypiłsudczykowską Szurię? Dlaczego ludzie to tak chłoną do swoich umysłów? I tutaj właśnie działa taki typowy mechanizm, no, szuriacki, że tak ujmę. Jest wielu ludzi, powiedzmy, zakompleksionych, z jakimiś zaburzeniami, prawda, którym nie powodzi się w życiu. I kiedy napotykają na przykład na jakiegoś Brunona Różyckiego, jakiegoś Wojciecha Olszańskiego, Eugeniusza Sendeckiego, który im opowiada no, taką alternatywną wersję historii. Pokazuje się, jak ja jako taki, nie wiem, historyk wyklęty, prawda, który no, opowiada nie mainstreamową, tą prawdziwą rzekomą wersję historii, to taki człowiek sobie uruchamia mu się u niego w głowie taki mechanizm, że on tutaj poznaje prawdę, która jest ukrywana. A to wprowadza go do jakiegoś elitarnego grona, że powiedzmy ludzi takich przebudzonych. Tak działa właśnie mechanizm antypiłsudczykowskiej Szurii. To jest jedna z przyczyn właśnie popularności właśnie tych wszystkich antypiłsudczykowskich bredni, które no bardzo łatwo, jak wykazałem, można obalić materiałem źródłowym. Tutaj raz jeszcze przepraszam za przejęzyczenia. No, ale tu mnie Materiału źródłowego, no ale dawno tutaj z Krzyśkiem nie nagrywaliśmy nic. Tomku, no tutaj jeszcze powiedzmy, że w opisie znajdują się linki do twoich artykułów, tak, dostępnych. To wszystko będzie wrzucone w opisie i dla chętnych jak najbardziej tu będzie możliwość jeszcze zapoznania się z tymi artykułami, z tymi treściami. I wiele innych artykułów jest też w planach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Gontarz, publicysta historyczny. Powiedz jeszcze, Tomku, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie? Masz blog i YouTube, tak? Gdzie to jest? Otóż tak, Tomasz Gontarz, blog historyczny to jest Facebook, Tomasz Gontarz, bardzo podobnie, tylko vlog historyczny to jest YouTube. Moje artykuły można przeczytać na portalu międzymorzajagiellonia.org oraz część artykułów, które akurat dotyczą starożytności, można też znaleźć na stronie imperiumromanum.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Ja również dziękuję za rozmowę.